Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Jechali, jechali i dojechali. Wybraliśmy się z Edziem na taki króciutki urlopik. Tutaj mamusia z tatusiem wyrazili chęć zostania w domu. W urlopikach to myśmy byli, ale razem. Tak, no od dawno nigdy nie mieliśmy takiej okazji się gdziekolwiek wybrać razem, no bo jest gospodarstwo, no to wiadomo, nie ma jak, zwłaszcza teraz w lecie, pracy jest dużo, są zwierzęta, jest bardzo dużo podlewania tego wszystkiego, no wiecie jak to jest, ciężko się jest we dwoje wyrwać i ostatnie lata, raz on, raz ja, a teraz w końcu jedziemy, przyjechaliśmy razem do Międzyzdroi. Na plażę, nad morze, tutaj znajomi się śmiali, jedźcie, jedźcie, przyzwyczajajcie się do piachu, więc żeśmy przyjechali przyzwyczajać się już do piachu w naszym wieku. Jest sobota, 7 września, no i tak przyjechaliśmy do Międzyzdroi, bo w zasadzie tutaj mamy najbliżej, no bliżej jest do Pobierowa, ale jakoś tak zawsze żeśmy jeździli do Międzyzdroi, no i tym razem też żeśmy tutaj przyjechali. Pogoda dopisuje, bo nadal są upały, temperatury są wysokie, więc i ludzi jest dużo. Takżeśmy myśleli, że wrzesień, koniec sezonu, a tutaj nie, sezon tak jakby w pełni. No lato nadal, można powiedzieć, trwa w pełni, zwłaszcza te temperatury tutaj są wysokie, co sprzyja ruchowi turystycznemu nad morzem. No i tak jak dzisiaj nawet żeśmy jechali w radiu, powiedzieli, że od czasów notowania temperatur wrzesień, początek września nie był tak ciepłym. No i ogólnie temperatura jest o 6 stopni wyższa niż po lata poprzednie, także no jest cieplutko. Ale od morza tutaj będzie troszeczkę szedł chłód. Międzyzdroje są takim ładnym miasteczkiem, zadbanym, eleganckim, ale ciasnym. Uliczki są tutaj bardzo wąskie. Ciężko jest się tutaj samochodem poruszać, bo jest wąsko. Zresztą zobaczcie tutaj. Ludzie jeżdżą rowerami, chodzą pieszo, jeżdżą samochody. No i naprawdę tutaj jest to wszystko takie troszeczkę utrudnione. Ale teraz idziemy taką ulicą, gdzie są domy w starym stylu, barokowym i nie tylko. Wyglądają one bardzo ładnie. Teraz to jest wszystko poprzerabiane na pensjonaty. I zobaczcie na te tutaj takie zdobienia charakterystyczne właśnie dla danej epoki. To jest to, co często powtarzam, że kiedyś w dawnych czasach mieli kunszt, mieli ogromną fantazję do wykonywania i przykładali się z taką pieczołowitą starannością, aby te domy miały taką świetność, nie wyglądały tylko jako dom, ale również i cieszyły oko swoją fantazją. Dzisiaj idzie się po bandzie, wszystko jest takie jednolite, ociosane i niejednokrotnie bardzo monotonne. Tutaj no, nie można powiedzieć, że jest monotonia. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. A tutaj jest jeden chyba z piękniejszych budynków w Międzyzdrojach, zachowany w świetnym stanie, odrestaurowany, bardzo ładnie biel współgra z kolorem cegły i te wszystkie kunsztowne wykończenia, pieczołowicie, starannie dopieszczone. Z drugiej strony prezentuje się jeszcze bardziej okazale, z tą taką wypuszczoną w górę wieżyczką. Schody kręte, bardzo charakterystyczne dla dawnego stylu. No i te okna. Ludzi ogrom. Uliczki wąskie, pozostawiane samochodami. Rowerzyści, hulajnogowcy, zmotoryzowani. Wszystko tutaj tymi uliczkami jedzie. No jest ciasno, jest naprawdę ciasno. No i centrum Międzyzdroi, molo, w koło pełno różnych kramów, stoisk, budek, gastronomii.
Jest też i zieleń, pod którą można sobie posiedzieć na ławkach. Dobrze, że tutaj nie poszli całkowicie w beton. Chociaż tutaj wszystko jest też wyłożone betonem, ale są i drzewa, co cieszy oko, bo są miejsca chociażby tak jak w Łomży, stary rynek, zabetonowany, zero zieleni i wygląda to tak troszeczkę nieciekawie. Tutaj już na tą zieleń postawiono, jest jej troszeczkę. No i to jest chyba taki plus dla Międzyzdroi, że nie poszli całkowicie właśnie w ten beton. Najpierwsze co, idziemy na plażę, nad morze, sprawdzić, czy woda w Bałtyku jest nadal słona, czy nie zrobiła się słodka przez ten czas, który upłynął od mojego ostatniego tutaj pobytu. Ostatni raz tutaj byłam chyba ze 3 lata temu. Dawno. No i pamiętam swój pierwszy raz nad morzem, jak tutaj przyjechaliśmy z ciocią, z kuzynem, to taki odruch. I chyba wszyscy tak macie, mieliście, że pierwsze co, jak się przyszło, to próbowało się, czy woda faktycznie jest słona. Mieliście tak? Bo ja tak miałam. I chyba mi to zostało po dzień dzisiejszy, bo ilekroć tutaj nie przyjeżdżam, to zawsze właśnie patrzę, czy woda jest słona. Chłodna. Pierwsze takie wrażenie, zanim człowiek jeszcze nie przywyknie, to chłodna jest. No i sprawdzamy. Słona. Nic się nie zmieniło. Ale cieplutka. Teraz o, już jest ciepła. Ale przyjemna. Ludzi bardzo dużo. Gorąco, ale nad morzem dzisiaj wieje taki rześki wiaterek i nie czuć tej temperatury. Pływają motorówki Banan. No i Edziu, pierwsze co, to chce iść na banana. Zobaczymy, jak on długo się na nim utrzyma. Namawiał tutaj mnie, ale w życiu na banana nie wsiądę. To jest ponad moje możliwości. Później może na Wikinga się skusimy, zobaczymy. Ale najpierw idziemy na banana. No i poszedł Edziu. No przyznam się, że jest odważny. Podziwiam go teraz w tym momencie. Ja bym w życiu tam nie wsiadła. A nie ma mowy. Nie w życiu. W życiu nie dołączę do ciebie. No i pojechali. Popłynęli właściwie. Żyje. Uczesany. Jak było? Super było. Co prawda musiałem się zmoczyć, żeby wysiąść z tego banana. Cały mokry jestem, ale to nic. Jeszcze raz byś pewno popłynął, co? O, nawet bym się nie zastanawiał. Idziemy do molo. Po drodze mijamy zamki, budowle z piasku, których jest dużo. Dzieci mają zajęcie, bawią się. No i ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak żeśmy tutaj przyjeżdżali, to podstawową taką zabawą było właśnie lepienie zamków babek z piasku. Edziu po wrażeniach na bananie rozochocony ma jeszcze ochotę tam na to, co płynie przed nami, na tego Wikinga. No i idziemy na molo. I tak tutaj od ostatniego mojego razu widzę, że morze posunęło się troszeczkę w głąb plaży, bo plaża była tutaj przy tym drugim filarze. Jeszcze tędy żeśmy chodzili, pamiętam jak tutaj pod tym molem siedzieliśmy, a dzisiaj jest już przy filarze pierwszym, także troszeczkę może tutaj tej plaży zabrało. Tuż przy molo powstał hotel, którego kiedyś tutaj nie było. Był pas zieleni, rosły sosny, trawa, była taka skarpa, teraz już tego nie ma, jest hotel. Czy stanowi to ładny element krajobrazu? No nie wiem. Tutaj mam mieszane uczucia co do tego, ale to się właśnie zmieniło. No idziemy na molo, bo Wiking już prawdopodobnie będzie teraz dobijał, to może się załapiemy na ten rejs. Molo ładne, długie, wchodzące w głąb morza. No i jest to najdłuższe molo wchodzące w morze w Polsce. Molo ma
coś około 400 metrów długości, dokładnie 395, i było budowane w dwóch etapach. Przeszło ono tutaj wiele, bo jak zostało wybudowane, to sztorm go zniszczył, później drugi raz go zniszczył, uległo zniszczeniu. Teraz zostało dobudowane coś ponad 70 metrów i sfinansował to niemiecki armator Adler. I oni chyba teraz jakoś, tutaj jest jakaś taka umowa, że 40 lat są dzierżawcami, czy coś takiego. Tutaj dokładnie wam nie powiem, no ale fakt jest faktem, że molo jest naprawdę ładne. Fajnie się tutaj po nim spaceruje. Tam zobaczcie, ile jest narodu dzisiaj. Tłumy ogromne, ludzi kąpiących się też jest bardzo dużo. Ratownicy są i na wodzie, i na lądzie, także mają tutaj kupę roboty, atrakcji, i korzystających z tych atrakcji też jest dosyć sporo. Tam jest gorąco, naprawdę gorąco, praktycznie nie ma takiego wiaterku, a tutaj jak się weszło na molo, im teraz dalej w głąb morza się wchodzi, to czuć taki większy wiaterek i chłód. My siedzimy tutaj na statku, a tam około pół kilometra stąd jest brzeg. Nie kołyszę mocno, bałam się tutaj właśnie tego, że będzie kołysało, bo raczej nie bardzo znoszę takie kołysania, ale nie jest źle. Siedzę tutaj sobie przy samej burcie, to całkiem inaczej jest to odczuwalne. Gdybym siedziała na środku, to też jest inaczej, ale tu widzę równie, to jednak ten błędnik nie wariuje mi tak, jakby wariował, gdybym tej równi nie widziała, tylko sam tutaj ten stateczek. Tam w oddali już widać Świnoujście. Słynny w Polsce gazoport, największy. Dzisiaj widoczność jest dosyć dobra, także wydaje się, jakby był kilometr stąd, no a jednak tutaj dzieli kilkanaście kilometrów to miejsce w Międzyzdrojach od tamtego w Świnoujściu. Pływają jachty, tam w oddali stoją statki na redzie, bo jak statek stoi przycumowany w miejscu, to zwie się to redą. Widok jest ładny, bo tak jak mówię, widoczność jest dosyć dobra, widać daleko. No i te stateczki ładnie się prezentują tutaj na linii horyzontu. Horyzont, dla tych, którzy nie wiedzą, podejrzewam, że wszyscy wiedzą, ale to jest miejsce, gdzie niebo styka się z powierzchnią ziemi, bądź w tym przypadku morza. Właśnie odpływamy. Edziu poszedł po kawę. A tutaj jest możliwość wejść do kapitana. No to co, przyjdzie z kawą i ja idę do kapitana. Jestem na górze, no i tutaj powiem wam, że troszeczkę kołyszę. Jest inaczej jak tam na dole. Ale to z tego względu, że tutaj pan kapitan mówi, że statek ustawił się burtą do fal. Można tutaj pokierować, trzymać za ster, no i teraz tutaj posterować. Dzielny chłopiec steruje, no i ustawił się burtą do fal. Dlatego tak troszeczkę tutaj kołyszę. Przyznam się, że jak miałam chyba 10 lat, płynęłam statkiem w Świnoujściu, też taki rejs turystyczny. Oj, wtedy okropnie przeżyłam, choroba morska niesamowita i tak dzisiaj miałam takie obawy, ale nie wiem, czy z wiekiem dojrzałam, czy ta choroba po prostu wtedy była taka, no nie wiem, bardziej ze strachu. Nie mam teraz jakichś takich dolegliwości, odczuć, jest naprawdę okej, widoki są piękne, także chyba pokonałam kolejny swój taki dziecinny lęk, który okazał się bezpodstawny. Za chwilę może i ja trochę pokieruję, ale wrażenia są naprawdę niesamowite. Edziu został na dole, zamówił kawę, pilnuje tej kawy, no a ja tutaj na pokładzie z kilkoma innymi osobami, bo tutaj no każdy chce wejść, zobaczyć, przekonać się, jak to wszystko wygląda, nie? No i teraz
Stoję tutaj za sterami. Jest taka możliwość, że można sobie tutaj posterować. Tutaj jest skala i teraz można tutaj kręcić. To jest skręt w prawo. I tutaj do 25 stopni można przekręcić. Wtedy statek nabiera takiej dynamiki w skręcaniu. O, zobaczcie. I on już teraz zakręca. Tam widać to na linii brzegowej. I zakręcamy. Także tutaj poniekąd troszeczkę sterami i losem tego statku też mogą kierować, wpływają właściwie pasażerowie. Bo tak nieraz jak się patrzy, on płynie w tą stronę, no to tutaj się okazuje, że to jest też zasługa właśnie pasażerów. Nasz rejs dobiegł końca. Wiking odbił już kolejny raz. Nie było źle. Moje strachy były bezpodstawne. Chyba to bardziej gdzieś się działo w psychice jeszcze z lat dziecinnych. Warto się przepłynąć, tylko to, co wypatrzyłam u siebie, że trzeba patrzeć na linię, cały czas mieć w zasięgu oczu równą linię, to wtedy nie czuć takiego tego kołysania, bo jeżeli siądzie się na środku, no to niestety może być to bardzo odczuwalne. Koszt takiego rejsu jest 55 zł, 45 minut pływania po morzu. Fajna sprawa. Warto się przepłynąć, żeby po prostu doświadczyć tego takiego kontaktu otwartej przestrzeni, spojrzenia z tamtej strony na linię brzegową. Polecam, polecam. I wyszłam, jak z początku miałam obawy, tak nie bardzo chciałam, tak teraz mówię do Edziu, wiesz co, ja bym jeszcze raz popłynęła. Kłódki, jak się okazuje, jeszcze wiszą. Też pamiętam z czasów, jak tutaj przyjeżdżałam wcześniej, było ich pełno. Każdy tutaj tą kłódkę wieszał i później wiem, że był taki moment, że te kłódki tutaj pościągano. Był nawet chyba zakaz wieszania tych kłódek, ale jak widać, zakazy są po to, aby je łamać i te kłódki dalej są wieszane. Tutaj jest ich mniej. Im bliżej plaży jest mniej tam, im głębiej w molo jest kłódek więcej. Niedaleko od molo znajduje się Aleja Gwiazd. Są tutaj poodciskane dłonie. Beata Tyszkiewicz. Malutka rączka. Jest ich tutaj dużo. Co roku przybywa tych odciśniętych dłoni. Tu Bogusław Linda. No ta dłoń to już jest bardziej konkretna. Frycz. Gajos. I tak aż do końca są tutaj poodciskane. Kolonia. Fajnie to wygląda. Można tutaj swoją dłoń porównać z czyjąś dłonią i sprawdzić, do której by pasowała. No ja to bym musiała tutaj szukać takiej chyba bardziej konkretnej. Zobaczymy. O, tutaj jest taka większa. Nie jest taka duża. Pieczka. Franciszek Pieczka. Też miał solidną dłoń. Jednak moja jest mniejsza. Odciskanie śladów dłoni narodziło się całkowicie przez przypadek, bo w 1927 roku niemiecka gwiazda kina w Hollywood przed wejściem niechcący wdepnęła w świeży beton i tam zostawiła odcisk swojej nogi, swojego buta. No i później po jakimś czasie okazało się, że ten ślad przyciąga tłumy ludzi. No i później zaczęto właśnie co roku odciskać ślady
słynnych postaci, słynnych gwiazd i to samo przywędrowało tutaj do Międzyzdroi. Na początku było tylko kilka odciśniętych dłoni, teraz jest ich coraz więcej. No i fajnie tutaj jest tak spacerować, patrzeć, kto jaką miał dłoń, kto jaką ma dłoń, bo jeszcze przecież sporo z tych osób żyje. No, my tutaj z Edziem mierzymy. Ja swojej dłoni jeszcze tutaj nie przyrównałam do żadnej. Najbliżej była właśnie był odlew Franciszka Pieczki do mojej łapy. Dzień już pomalutku tutaj chyli się ku zachodowi. Zrobiło się chłodno. Idziemy i tutaj swojskie klimaty. Skąd ja to znam? U nas łąki kiedyś też tak były zryte przez dziki, prawie że zaorane. I to chyba. Tak, to musiały chyba zrobić dzisiaj w nocy, bo wczoraj jak żeśmy tędy szli, to tutaj był piękny trawnik, a dzisiaj jest pięknie zaorany. Zobaczcie, jak to wygląda. No i to widać, że to jest świeżo zbuchtowane, bo ta trawa jeszcze nie jest uschnięta, nie jest zeschnięta. Także dziki w Międzyzdrojach są, mają się bardzo dobrze i hasają sobie tutaj w najlepsze. Fajne jest to, że jest tutaj właśnie dużo takich ścieżek spacerowych nad morzem, bo do morza tutaj jest zaledwie kilka kroków. Jest las i wśród tych drzew są zrobione ścieżki spacerowe. Podoba mi się to, bardzo mi się podoba. No i przede wszystkim to, że jest dużo zieleni. Ta zieleń jest ogromnym atutem Międzyzdroi. Dodaje to uroku, no i nie ma tej takiej wszechobecnej betonozy. To wszystko jest takie stonowane. Jest beton, owszem, ale jest też i zieleń, także jest na plus. Jest na plus, że nie poszli całkiem w beton, a postawili na zieleń. I tutaj te ścieżki to też jest taka, no, dla mnie nowość, bo jak ja tutaj ostatnim razem byłam, to tego jeszcze zrobionego nie było. Tutaj była taka wśród drzew ścieżynka niepozorna, ale teraz idzie się naprawdę bardzo fajnie. Tu po prawej stronie jest morze, które przebija przez drzewa przede mną. Po obydwu stronach są sosny i tak jak teraz już tak wieczorem sobie wyjść, pospacerować jest bardzo przyjemnie. Za nami sporo ludzi. Przed nami też. Na plaży też jest jeszcze dużo ludzi. Jedni siedzą, drudzy spacerują, patrzą w wodę, siedzą z przymkniętymi oczyma. I powiem wam, że woda, morze daje takie wyciszenie, ukojenie skołatanych nerwów po ciężkim dniu, po ciężkich tygodniach. I jest to taka odskocznia, taki relaks. Zapach wody morskiej też jest całkiem inny jak w naszym otoczeniu, w którym przebywamy, czy chociażby nad rzeką. No a żeby jeszcze się trafił sztorm, to już w ogóle tak stojąc tutaj teraz na tej ścieżce spacerowej, czuć by było takie delikatne mikrokropelki, które dla ludzi chorych na górne drogi oddechowe są naprawdę bardzo cenne, niosą ulgę i ukojenie. Witajcie, mamy poniedziałek, siedzimy teraz właśnie, zamówiliśmy sobie kawę, jesteśmy na molo, tutaj wdychamy powietrze i dzisiaj pogoda jest całkowicie odmienna jak
wczoraj. Przyjechaliśmy w sobotę na taki bardzo krótki wypad. Dzisiaj wracamy do domu i tak się zastanawiamy, tutaj negocjujemy. Zostać jeszcze do jutra i jechać we wtorek, czy wracać dzisiaj. No i tak, no zobaczymy, jeszcze tutaj przedyskutujemy. Zrobiło się chłodniej, zdecydowanie chłodniej. Idzie oddychać, idzie posiedzieć, szum morza, bo teraz morze zaczęło troszeczkę falować. No i ta temperatura, niebo się zasnuło. Był moment, że nawet zaczęło kropić, ale nie pada. U mnie w domu wiem, że pada i to dosyć nawet intensywnie, bo już mamusia dzwoniła. No i w związku z tym mamy możliwość przedłużenia sobie tutaj o jeden dzień, ale to, no nie wiem, zobaczymy, zaraz będziemy tutaj jeszcze dyskutować. No ciężko będą negocjacje. Oj, będę musiała się tu nieźle nastarać, żeby Edziu chciał jeszcze zostać jeden dzień. Nie, tutaj akurat nie trzeba będzie go zbytnio przekonywać. To wszystko zależy od pogody. A no, sam dałem argumenty po dzisiejszej wpadce porannej. Tak. Wieście, co dzisiaj zrobił? No bo generalnie dzisiaj mamy już dzień wyjazdu. Taki był pierwotny plan, że właśnie przyjeżdżamy sobie w sobotę i dzisiaj po południu wracamy. No spakowaliśmy się, no i ja mówię tak, no to trzeba już te walizki wynosić. Edziu mówi, daj kluczyki i ja zapakuję. No dobra, okej. Okay. Wziął walizkę, wziął kluczyki, za chwilę przychodzi i mówi tak, kluczyki zatrzasnąłem. Nie zwróciłam na to nawet uwagi. A on nie mówi, zwróciłaś uwagi. Ale słuchajcie, i ja tak mówię, on drugi raz mówi. Pani właścicielka mieszkania cię musiała, kurczę, ratować. I drugi raz mówi, zatrzasnąłem kluczyki i do mnie chyba w tym momencie dotarło. Ja mówię, co ty zrobiłeś? Kluczyki zatrzasnąłem, gdzie? W bagażniku. Ja mówię, nie wierzę. Myślałam, że sobie żarty robi, bo on często tak właśnie żartuje. Ale on taka poważna mina i mówi, naprawdę zatrzasnąłem. I ja taki, wiecie, odruch, za klamkę, drzwi się nie otwierają. I kolejny raz mówię, ty żartujesz. A on mówi, nie, kluczyki są, chodź zobacz. I pokazuje mi, położył w bagażniku. Na tym takim winkielku i tam je było widać. Ja za bagażnik, za drzwi mówię, no nie otworzę. I ja mówię, ja pitole, no to jest chyba żart. Ja mówię, nie wierzę w to. A on wkładał walizkę, kluczyki zamiast do kieszeni czy gdzieś, położył na tym. I z reguły zawsze wożę w torebce kluczyki zapasowe. Teraz wzięłam plecaczek i nie przerzuciłam tych kluczyków zapasowych. I mówię, no po co mi? Szczęście, że położył właśnie w bagażniku na tym przy światłach winklu, a nie w bagażniku. No i co? Właściciel, mąż tej pani przyniósł drucik. Ja widelcem i nożem troszeczkę uniosłam blachę na tyle, ile się dało, żeby nie poobrysowywać, nie wygiąć. Złapaliśmy kółeczko. Dobrze, że kluczyk miał kółeczko. Złapał ten pan kółeczko i ja widelcem, nożem manewr obróciłam, a jeszcze pechowo kluczyki położył przyciskami w dół. No i wiecie, sprytu musieliśmy tutaj użyć, widelcem, nożem przewróciliśmy kluczyk, no i to już byliśmy w domu, bo już później tylko nożem pyk, otworzyły nam się drzwi od samochodu, no to już tam była możliwość otworzenia bagażnika. Także taką przygodę mieliśmy. To jest ewidentny znak, że dzisiaj nie mamy wracać do domu. To jest ewidentny znak, że dzisiaj będę miał przerąbane. No jeszcze nie masz przerąbane, jestem wręcz zadowolona, ale to jest znak, że mamy zostać. No właśnie. To jest znak, powiedzcie, czyż nie? To jest znak, nie? Zanim obejrzycie do końca, zanim się dowiecie, czy zostaliśmy, czy nie, powiedzcie, to jest znak, żeby zostać, nie? Ewidentny, żeby zostać. Jeszcze jedną noc, jeden dzień. No tutaj jesteśmy uzależnieni właśnie od pogody, bo trzeba dalej jeszcze ostatni raz zakarmić pszczoły. Trzeba wywapnować pola pod zboże. No tutaj kolejne prace idą, no ale podlewanie odeszło. Pada, nie trzeba podlewać. No zobaczymy. Będziemy w kontakcie. Wykopki, tak, bo też czekamy właśnie, żeby się schudziło, żeby kombajnem robić, bo to kurczę w upał. Niestety będzie się wszystko grzało, no i wiecie, i tak to, no zobaczymy. Zobaczymy, będziemy w stałym kontakcie z domem. Zostać możemy w każdej chwili. Na razie jesteśmy nad morzem, siedzimy, pijemy kawę. Latte. Edziu już zdążył wypić. Jemu się po prostu chciało pić, a nie degustować.
prawda, kochanie? Ja przyszedłem na kawę, wypić kawę, a nie siedzieć przy kawie. Niestety jestem taki... A mnie się dobrze siedzi tutaj z tobą przy tej kawie. Jestem antytowarzyski. Antytowarzyski. No i się rozpadało już teraz na dobre. Był taki moment, że faktycznie kropiło, później była przerwa, a teraz pada i tam od tamtej drugiej strony idzie, tam już leje, widać te tereny górskie, górzyste takie są zasnute, idzie coraz większy deszcz, za chwileczkę tutaj też będzie padać. Międzyzdroje pięknym miastem są i mają bardzo ciekawą historię. Chciałam wam jeszcze tutaj kilka fajnych miejsc pokazać, no ale czas jest krótki, także kolejnym razem. Tutaj w ogóle historia Międzyzdroi sięga epoki kamienia, epoki brązu, bo tutaj wykopaliska, które były prowadzone, wskazują właśnie na to, znaleziono różnego rodzaju artefakty z tak właśnie zamierzchłych czasów. Później one się rozwijały i pod koniec XIX wieku tutaj w ogóle była taka miejscowość raczej wiejska, liczyła ponad 100 domów, około 25 gospodarstw. No i właśnie pod koniec XIX wieku zaczęto budować takie pierwsze jakieś hotele, zaczęto stawiać na ruch turystyczny, a po II wojnie światowej Międzyzdroje już się przekształciły w taki kurort nadmorski. Przybywa tutaj dosyć dużo ludzi, z roku na rok się rozbudowuje, powstają nowe hotele i jest tutaj duży nacisk na turystykę, jest bardzo dużo obcokrajowców, zwłaszcza z sąsiednich Niemiec. No i teraz, tak jak już mamy wrzesień, to właśnie zaczną przybywać obcokrajowcy wieku podeszłego, właśnie z Niemiec, i Polacy, którzy są już na rentach, na emeryturach, bo wrzesień jest miesiącem, gdzie już nie ma takich upałów, jest chłodniej, można oddychać. Ludzie, którzy chorują na serce, którzy są schorowani, spracowani, potrzebują więcej jodu. No a dobrze wiemy, że jod się uaktywnia właśnie w takiej porze jesienno-wczesno-wiosennej, zwłaszcza jeszcze jak są sztormy, wiatry. No może nie jest to pogoda zachęcająca do opalania się czy leżenia na plaży, ale dla ludzi starszych właśnie taka pora jest najlepsza. Nie ma tego tłumu, nie ma tłumów, nie ma krzyku, nie ma takiego przepychu i to jest właśnie taki czas, gdzie teraz te starsze osoby będą tutaj nad morze ściągać, aby się zrelaksować. Nie odpocząć, powiedzmy, w morzu, żeby tutaj łazić, przeciskać się pomiędzy ludźmi, a odpocząć. I jeżeli ktokolwiek chce odpocząć psychicznie, czy nawet tak się zrelaksować, to tylko poza sezonem, bo sezon trwa nadal. Teraz właśnie będą osoby chcące ciszy i takiego typowego kontaktu z wodą dla ukojenia nerwów, zmysłów, czy chociażby takiego wyciszenia psychicznego. To właśnie teraz dla nich zacznie się ten sezon. Nad morzem ludzi nigdy nie brakuje. No, może teraz tak. Plaże opustoszały, bo wszystkich deszcz wygonił i wszystko siedzi tutaj teraz w kafejkach, kawiarenkach, popijając kawę, lody i jakieś przekąski. My też jeszcze idziemy tutaj się rozejrzeć i wracamy jednak do domu. Gdyby nie ten deszcz, to może jeszcze byśmy zostali, ale tutaj pada, to i tak nigdzie nie pójdziemy, nic już nie zobaczymy, nie posiedzimy na plaży, to wracamy do domu, a za 2-3 tygodnie, jak jeszcze będą głosić taką pogodę, żeby nie padało, to przyjedziemy na dłużej i wtedy pokażę wam inne zakątki okolic Międzyzdroi, bardzo ciekawe, które warto zwiedzić. A na dzień dzisiejszy życzę wam relaksu, korzystania z życia. Nawet jeżeli macie tylko dzień wolny, a jesteście w pobliżu jakiegoś fajnego miejsca, tak jak my do morza nie mamy daleko,
bo niecałe 200 km, 3 godzinki naprawdę taką umiarkowaną jazdą i jesteśmy nad morzem. I tego Wam życzę, żebyście potrafili wykorzystać każdą taką chwilę. A na dzień dzisiejszy do następnego.